Do rondelka wlewamy mleko. Wsypujemy mączkę migdałową. I na wolnym ogniu doprowadzamy do grzenia, cały czas mieszając trzepaczką. Następnie wyłączamy i pozostawiamy do przestudzenia na minimum godzinę. Ostudzone mleko z migdałami przesadzamy przez. Następnie dodajemy mleko migdałowe i dalej miksujemy. Całą zmiksowaną masę wlewamy do garnczka i podobnie jak w przypadku kremu angielskiego podgrzewamy na niewielkim ogniu, stale mieszając, aż nam krem skęsta. Wbijamy za pomocą miksera na najwyższych obrotach do momentu, aż praktycznie nam wystygnie. Wstępnie do miseczki wlewamy mocno schłodzoną kremówkę. Śmietanę ubijamy za pomocą miksera. Do całkowicie wystudzonego kremu migdałowego dodajemy ubitą śmietanę. I delikatnie łączymy ze sobą. Tak powstałą masą wypełniamy podłużną foremkę. Posypujemy kandyzowanymi owocami. I wlewamy następną warstwę masy. Znowu owoce. I już ostatnia warstwa masy. Tak przygotowane lody przykrywamy folią spożywczą i wkładamy do zamrażarki na około 24 godziny. Po wyjęciu z zamrażarki odwijamy lody z folii. Przekładamy na talerz. Nakładamy namoczoną w ciepłej, w gorącej w zasadzie wodzie ściereczkę i odczekujemy około 2-3 minut. Delikatnie podnosimy do góry. Następnie porcjujemy za pomocą namoczonego także w gorącej wodzie nożem. I gotowe! Smacznego!